Dzień dobry, witam w aktywne czytanie rozmowy na kolejnym naszym spotkaniu i słuchajcie, jakich my mamy dzisiaj gości. Ania Rubik i Michał Pozdał. Nasza rozmowa odbędzie się dlatego, że już jakiś czas temu Fundacja SexEd wydała kolejną już książkę. W ogóle dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Hej. Ile myśmy się namęczyli, żeby to spotkanie doszło do skutku, prawda? Ale się udało. Parę miesięcy. Ale jesteśmy, mamy to i cieszę się bardzo i dziękuję Wam bardzo, że znaleźliście czas i będziemy ten czas wykorzystywać, że tak powiem, na maksa, dlatego że mamy podręcznik, w zasadzie to jest taki przewodnik dla rodziców, ale po przeczytaniu go, ja właśnie gdzieś tam w tyle głowy miałam takie przemyślenie, że ej, ale to jest taki podręcznik dla rodziców, nigdy czegoś takiego nie było i to jest takie narzędzie, no bo jak podręcznik to narzędzie, dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Chciałam, żeby to wybrzmiało, bo jak ja właśnie mówię czasami w grupie Aktywne Czytanie na temat edukacji seksualnej, to jest wielkie halo, powiem Wam. To jest zaraz taką największą emocją, z którą się zderzam, to jest lęk tak naprawdę dorosłych przed rozmawianiem o tym właśnie, co to jest i jak my mamy to ugryźć. I dzisiaj ja będę Was wypytywać na okoliczność i ja sobie tak pomyślałam, że najbardziej by mi zależało na tym, żebyście właśnie podpowiedzieli, spróbowali trochę uspokoić rodziców i podpowiedzieli, jak rozmawiać z dziećmi, w jakim wieku, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale też bierzcie pod uwagę, że sporo rodziców nie ma takiego przygotowania. Oni jeszcze nie przeczytali tej książki, nie? Więc są najróżniejsze tutaj obawy. I Aniu, zacznę od ciebie. Powiedz mi właśnie, bo tak, była książka dla nastolatków, nie? Co się stało, że nagle wpadliście na pomysł, że dobra, no jest dla nastolatków, można to ogarnąć, temat mamy zrobiony. Dlaczego jest teraz też przewodnik dla rodziców? No bo dlatego, że ten temat się zaczyna powinien się zacząć od pierwszych lat, pierwszych miesięcy, pierwszych tygodni życia, od samego początku. I wiadomo, w sumie głównym powodem, dlaczego ta książka powstała, było to, że do nas, na nasze platformy pisze ogromna ilość rodziców, która szuka wsparcia, chce poruszać pewne tematy w domu, nie wiedzą jak. Też pisze ogromna ilość dzieciaków, nastolatków, którzy potrzebują wsparcia od rodziców, chcą pewne tematy omówić z rodzicami. Wiadomo, że nastolatkowi jest bardzo trudno podjąć pewne tematy w domu, jeżeli ten temat zawsze był tematem tabu. Gdzieś tam potrzebują tego wsparcia. Oczywiście w domu teraz tego nie szukają, no bo ten temat jest tabu. Szukają u nas czy wśród rówieśników. A wiemy, że w dzisiejszych czasach no, mamy wspaniałe czasy, bo z jednej strony mamy dostęp do internetu, gdzie możemy znaleźć bardzo dużo pożytecznych informacji, ale też możemy bardzo dużo znaleźć mylnych informacji. I też wiele dzieciaków od razu, w momencie, kiedy zaczyna się pewnymi rzeczami interesować, zaczyna dorastać i nawet w taki bardzo niewinny sposób pisze tam słowo, nie wiem, cycki, piersi, usłyszy po raz pierwszy seks, a ma dostęp od razu już do komórki od jakiegoś bardzo, bardzo wczesnego wieku, od razu informacje, które wyskakują, no to jest pornografia. Mhm. No ja absolutnie tutaj pornografia, porno, nie mówię, że pornografia jest sama zła, no ale dla 7-latka, 8-latka, 9-latka, no to nie jest sposób, w jaki powinny te dzieciaki się uczyć o takim zbliżeniu, o seksie, no i widzą informacje, na które totalnie nie są gotowe. I wiecie, bardzo skaczę, przepraszam, bardzo chaotycznie, chyba to z racji naszej godziny rano, ale chodzi o to, że ten temat gdzieś tam już wcześniej powinien się pojawić w domu. W domu dlatego, że to jest jednak bezpieczna przestrzeń. Poza tym wierzę w to, już totalnie skaczę, ale wierzę w to, że każdy rodzic na tej planecie chciałby jak najlepiej, przynajmniej tak powinno być i tak wierzę, że tak jest, chciałby jak najlepiej dla swojego dziecka. I to jest związane z tym, że niektóre tematy muszą się pojawić, powinny się pojawić w domu, dlatego że dotyczą tego dziecka bezpieczeństwa, samoakceptacji, zdrowia. I wierzę w to, że
rodzice potrzebują takiego wsparcia, żeby zacząć pewne tematy, żeby zacząć wspierać swoje dzieci w dorastaniu takim fizycznym, emocjonalnym, psychologicznym, żeby to dziecko miało jak najwięcej narzędzi, żeby się rozwijać w jak najlepszy sposób. No i ta, słuchaj, książka powstała z racji, że wiemy, jak wygląda, już podsumowując, w bardzo chaotyczny sposób, wiemy, w jakich czasach żyjemy, gdzie bardzo dużo rzeczy się zmienia, pojawia się bardzo dużo pytań, rodzice nie zawsze znają odpowiedzi na te pytania. Wiemy, że żyjemy w społeczeństwie, w którym nadal jest mnóstwo stereotypów zakorzenionych w naszej takiej codziennej rzeczywistości, z którymi musimy walczyć i one, te tematy powinny być podejmowane. Wiemy, że bardzo dużo rodziców do nas pisze, prosząc o to wsparcie. Wiemy, że nie mamy edukacji seksualnej prawdziwej w szkołach, więc tam tego wsparcia nie otrzymają. Oczywiście są wyjątki, są złoci nauczyciele, którzy biorą sprawy we własne ręce. Michał tutaj ma z nimi do czynienia na co dzień, którzy gdzieś tam zaczynają pozaprogramowo przemycać bardzo ważne informacje, które powinny się pojawić w szkole. Więc mając to wszystko na uwadze i też wiedząc z własnego doświadczenia, słuchaj, bo ja mam wspaniałych rodziców, którzy są naprawdę cudowni, ale u mnie w domu i są lekarzami weterynarii, więc gdzieś tam jest to połączone z jakimś takim medyczną, powiedzmy, stroną. Ale wielu tematów się jednak w domu mnie nie pojawiało, a teraz z perspektywy czasu wiem, że bardzo by mi to pomogło, gdyby się pojawiły. Więc wiem też z własnego doświadczenia, jakie miałam wątpliwości dorastając, jakich informacji mi właśnie już te brakowało. Wiem, jakie głupoty słyszałam w szkole, co mi rówieśnicy powtarzali. Wiem, jaką czułam taką presję, żeby już mieć ten pierwszy pocałunek za sobą, czy ten pierwszy raz za sobą. Wiesz, mając te wszystkie informacje, dyskutując też w fundacji, wiadomo, z ekspertami, z psychologami, seksuologami, analizując sytuację, analizując też, co jest na rynku, stwierdziliśmy, że warto teraz zbudować właśnie taki podręcznik, przewodnik dla rodziców, który by mógł w taki bardzo praktyczny, pragmatyczny sposób ich wspierać, zrozumieć, jakie tematy są najważniejsze, jak zaczynać niektóre rozmowy i przede wszystkim jakie tematy poruszać w jakim okresie życia, tak? Bo ta książka jest skonstruowana w taki sposób, przedziałami, czyli od 0 do 5, od 5 do 9, od 9 do 12, tak? Od 12 do 15, od 15 do 18. Tam są jeszcze dwa dodatkowe rozdziały dla rodziców z dziećmi niebinarnymi i dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością. I słuchajcie, więc mamy nadzieję, że ta książka naprawdę odpowiada na wszystkie, no może nie wszystkie, na większość pytań. Pisząc jeszcze dodam tę książkę, oczywiście to było wszystko pisane pod nadzorem seksuolożki, psycholożki i oczywiście naszych wspaniałych specjalistów. Michał jest jednym ze specjalistów, który się pojawia w książce. Również oprócz tych pytań, tych zagadnień, które wiemy, że powinny się pojawić, zbieraliśmy pytania z całej Polski, od rodziców z całej Polski, więc były takie różne aktywacje na naszych platformach, na platformach naszych ambasadorów, którzy się pojawiają w książce i zbieraliśmy te pytania i również je umieszczaliśmy w książce, więc ta książka jest naprawdę, mam nadzieję, takim zbiorem informacji lub odpowiada na te pytania, które na co dzień się gdzieś tam pojawiają w życiu takim rodzinnym i też gdzieś tam no wspiera tych rodziców. No i największym takim, może ja tak przestanę, bo bym mogła mówić przez kolejną godzinę i tam ci zadać kolejne pytanie, Michałowi dojść do głosu. Zaczęłam bardzo chaotyczny sposób, ale gdzieś tam mam nadzieję, że szłam na przodu. Nie, wszystko po prostu cztery razy powiedziałeś, że chaotycznie mówisz. Dla mnie to jest wszystko bardzo klarowne i bardzo potrzebne, także mów śmiało. Dobrze, więc słuchajcie, więc to już teraz nie wiem, co mam dodać, ale ta książka była
naprawdę zbudowana w taki sposób, że jest ona bardzo przemyślana. No, oprócz tych wspaniałych specjalistów, którzy się tam pojawiają, którzy udzielają porad i mówią z własnego gigantycznego doświadczenia, musiałabym tutaj podkreślić, mimo że tutaj jest napisane, że to jest projekt Ani Rubik, bo to moja fundacja się tym zajmuje i ja byłam bardzo zaangażowana w ten projekt i wszystkie teksty oczywiście czytałam, nanosiłam swoje różne komentarze, jest pięknie w ogóle książka w piękny sposób graficzny oprawiona, ja nad tym siedziałam, pracowałam, to żeby uspokoić wszystkich rodziców, porady czy tam informacje, które tu są przekazywane w tej książce, są przekazywane przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z dzieciakami, z dziećmi, z rodzicami, psychologowie, seksuologowie i psycholożki, tak? Mhm. Więc one ma niesamowity taki merytoryczny, jest bardzo mocno ze strony merytorycznej. Właśnie wracając do tych zdjęć, które się pojawiają w książce, to są też prawdziwe rodziny. Dlaczego mówię prawdziwe? Dlatego, że to nie była sesja zdjęciowa z castingu, gdzie wybraliśmy jakąś mamę, jakiegoś tatę i czy tam opiekuna i potem dobraliśmy jakieś dzieci przypadkowe. To są prawdziwe dzieci, prawdziwi rodzice tych dzieci i z całej Polski, więc mieliśmy cudownego fotografa, który tak zwany Bobrowiec, tak, który jeździł po całej Polsce i fotografował polskie rodziny. I te zdjęcia właśnie dalej trafiły do książki. Oczywiście są też dostosowane do tych przedziałów wiekowych. Co jeszcze taka ciekawa rzecz, jeszcze dodam na sam koniec, jest, że po rozmowach, które się odbyły do tej książki, bo książka została napisana w formie pytanie-odpowiedź. Pytania, tak jak już powiedziałam, są zadawane przez prawdziwych rodziców, przy wsparciu oczywiście specjalistów i też zebrane z całej Polski. I są to znani rodzice w Polsce. Ja tutaj przeczytam, bo nie chcę coś wcześniej, bo nie chcę kogoś pominąć. Oczywiście to jest Magdalena Piotr Jasoniowie, Anna Koczwara i Denis Suwała, Jona Okuniewska, Marcin Prokop, Katarzyna Błażejewska, Sztur i Maciej Sztur, Martyna Wojciechowska, Aleksandra i Michał Żebrowski. Więc to są rodzice, którzy zadają pytania ekspertom, którzy mają dzieci właśnie w tych różnych podziałach, akurat przydziałach wiekowych. Więc zadają te pytania z własnego doświadczenia, tak jak powiedziałam, zebranych pytań, które wiemy, że się bardzo często pojawiają, zagadnień, które wiemy my, że powinny się pojawić w tych rozdziałach. No i te rozmowy były przeprowadzone na żywo. Michał rozmawiał z Martyną Wojciechowską, spotkał się z Martyną, siedzieli parę dobrych godzin i te rozmowy były nagrywane, potem spisywane, potem przechodziły przez editing, po czym były wysyłane, słuchajcie, do różnych rodzin w całej Polsce. I teraz te rodziny dalej dawały nam tak zwany feedback, czyli pisały nam, czy wszystko jest zrozumiałe, czy może brakuje jeszcze jakiegoś zagadnienia, czy jest nudno, czy może nie tłumaczymy czegoś wystarczająco prosty sposób, czy może już za bardzo tłumaczymy, że już myślimy, że już tak wszystko trzeba tłumaczyć. Więc to wszystko, te informacje były zbierane i potem ten tekst był jeszcze raz gdzieś tam ulepszane, że tak powiem, żeby jak najfajniej było to czytać. Bo bardzo nam zależało na tym, żeby to się dobrze czytało. Mhm. Ja tutaj wtrącę jeszcze, że pisałam wczoraj z Asią Kulik, pozwolę sobie, która jest gigantyczną, że tak powiem, fanką tej książki i ją czyta już któryś raz z kolei. Miała książkę, którą musi przeczytać, jest teraz akurat też przeziębiona. Ma książkę, którą musi przeczytać z racji, że się przygotowuje do kolejnego filmu. I wysłała mi zdjęcie, z racji, że się kolegujemy, mówi, zaczęła, jestem chora, muszę przeczytać tę książkę. Po 10 minutach wróciłam do waszej. To się więcej dzieje. Patrz, co czytam, jeszcze raz to magluję. Dla niej ta książka była bardzo, bardzo ważna. Ale to już przestanę mówić, bo jeszcze mam dużo do powiedzenia, ale tak to zagadam wszystkich i Michał tutaj siedzi, jeszcze niczego nie powiedział, a to jest główny nasz ekspert.
Ania, no po prostu jesteś genialną gościnią dla każdego prowadzącego, bo ja po prostu powiedziałam jedno zdanie, a ty jedziesz. Michał, liczę, że ty też tak zrobisz. Tak. Ale to, co powiedziałaś, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza to mi utkwiło w głowie, że żyjemy w takich właśnie czasach, że jest łatwo i mamy dostęp do wiedzy i tej wiedzy jest bardzo, bardzo dużo, a jednocześnie dużo jest fejków. I powiedziałaś to a propos dorastających dzieci, a ja nadal się jednak skupię z racji tego, że to jest właśnie dla rodziców. My też jako rodzice po prostu, wiesz, chcemy porozmawiać ze swoim dzieckiem, mamy, siłą tej książki jest podział na wiek totalnie i właśnie mamy dziecko w jakimś wieku. Ja mam akurat 13-letnią córkę, czyli w przedziale wiekowym tym z rozdziału Michała, więc tam też chłonęłam oczywiście, jak czytałam. Natomiast no, wchodzimy do internetu jako rodzice i też mamy fejki i też się mierzymy z tym, że my po prostu nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Po ciebie chciałam z kolei jeszcze zapytać właśnie o to, czego tobie, bo wspomniałaś o tym, że twoi rodzice, oni są kochani, zresztą w książce też to mamy opowiedziane i uważają, że po przeczytaniu, no wiesz, mieli takie refleksje, że bardzo im by się to przydało kiedyś. No i no możemy mieć takie refleksje, no ale kiedyś nie było tego i chciałam ciebie zapytać, czego najbardziej ci brakowało, na czym ci zależało właśnie, żeby rodzice, którzy dzisiaj mają szansę, wiesz, na wyciągnięcie ręki, sięgnąć po taką książkę, żeby nie powiedzieli kiedyś, a szkoda, że tego właśnie nie było, że tego tematu. Czego tobie brakowało jako dziecku właśnie z rodzicami, którzy nie do końca mieli dostęp do edukacji seksualnej? Może nie dziecku, tylko już takiej dorastającej nastolatki, która zaczęła bardzo szybko podróżować, jeździć po całym świecie. To brakowało, bo nie było jakby takiego tematu, no dużo tematów nie było tak naprawdę, ale nie było tego tematu świadomej zgody i takiego naszego prawa do powiedzenia nie w każdej chwili. Dobrze, to ta świadoma zgoda, która w sumie ten temat nie miał miejsca. I powiem ci, że jak później, jako już taka młoda kobieta, czy już nastolatka, jak były jakieś takie niewygodne sytuacje, gdzie ci ktoś łamał gdzieś tam jakąś taką moją przestrzeń, czy te moje granice były przekraczane i ja nawet nie zdawałam sobie z tego do końca sprawy, że ja mam te swoje granice, no bo to jest gdzieś tam temat związany ze świadomą zgodą, to ja zawsze nie miałam jakby takiej odwagi, żeby powiedzieć nie, tylko zawsze uciekałam, tak? Mhm. I zawsze myślałam, Boże, czy to moja wina, czy ja wysłałam zły sygnał, czy ja coś powiedziałam, co może mogło być jakieś dwuznaczne, czy może jakoś się spojrzałam i to było jakimś zaproszeniem. No jakieś takie głupoty i uciekałam na zasadzie, dosłownie uciekałam, że wychodziłam z jakiegoś miejsca, czy z klubu, czy z restauracji, czy dawałam fake numer telefonu, czy nie wiem, jakoś zawsze pierwsza rzecz, która przychodziła mi do głowy, słuchajcie, to jest absurdalne, to jest, żeby ta osoba nie poczuła się urażona, żeby ta osoba jakoś to źle nie odebrała. No i to jest jeden z takich większych też problemów i zamiast po prostu mieć taką pewność siebie i wiedzieć, że ja mogę powiedzieć nie w każdej chwili, mam do tego pełne prawo i to są moje granice, ja nie chcę, żeby ktokolwiek je przekraczał, no to słuchaj, ja się chowałam i uciekałam i brakowało mi takiej, no takiej, nie wiem jak to nazwać, czy pewności siebie, czy odwagi, czy po prostu takiej rozmowy, która... Która dałaby ci takie pozwolenie, nie? Takie podwaliny do tego, żebyś ty się czuła pewnie, mówiąc komuś nie. Tak, pamiętajmy, że to też były takie czasy, gdzie ten temat w ogóle nie istniał, no nie było internetu, nie było już, no, były początki internetu, nie było social media, nie było sexed.pl. Wiadomo, że takie, że o tym się ogólnie nie rozmawiało, nie czytało. I się nie wiedziało. I się po prostu najzwyczajniej nie wiedziało. I ja miałam takie szczęście, że nic, że tak powiem, bardzo poważnego mi się nie wydarzyło, tak, że ale mimo wszystko, no chciałabym teraz cofnąć czas i może odegrać tę samą sytuację ponownie i odważniej. I to byłoby bardzo dobre dla mnie. No ale tam różne inne tematy się również nie pojawiły. Ale ta świadoma zgoda jest to też taki temat. Tutaj oczywiście Michał może podpowiedzieć coś, który musi się pojawiać od takich najmłodszych lat,
bo te sygnały, które często są w rodzinach wysyłane, są sygnałami takimi mylnymi, które zamiast całkowicie nieświadomie to rodzice robią, zamiast jakby od najmłodszych lat uczyć dzieci, że one całkowicie decydują o swoim ciele i co się z nimi dzieje, no to wysyłają takie mylne sygnały. Takim dobrym przykładem, teraz mamy święta, to wszyscy, to jest w sumie przykład, który jest często powtarzany, to jest siadanie Mikołajowi na kolanach, tak? Mhm. Że idziemy tam do jakiegoś centrum handlowego i siedzi ten Mikołaj, dziecko nie chce usiąść mu na tych kolanach i ten rodzic zmusza to dziecko, żeby usiadło na tych kolanach, żeby było to zdjęcie na Instagrama, tak, żeby wrzucić. I to dziecko nie chce usiąść obcemu człowiekowi na kolanie, jeszcze najlepiej pocałuj tego Mikołaja. Czy jesteśmy, spotykamy się z rodziną i pocałuj babcię. Dziecko na przykład nie chce, no bo babcia starsza, pomarszczona, no wiadomo, może się boi, nie wiem, po prostu nie chcę i jest taka presja, bo babci będzie przykro. No i to jest też to, z czym ja miałam do czynienia, że tej osobie będzie przykro, że ja w jakiś sposób obrażę, że to jest moja wina. Oczywiście to jest zawsze moja wina, a nie tej drugiej osoby. No to jest niestety klimat, w którym gdzieś tam dorastamy. Czyli to jest to początek. Ja bym tutaj, to jest początek i to jest temat, który jak zresztą ktoś przeczyta tę książkę, zaczynamy ten temat od 0,5, bo on już wtedy ma bardzo duże znaczenie. To teraz wracamy do Michała. Po kilku trudnościach technicznych, mam nadzieję, że są teraz pokonane. Michał, proszę cię, powiedz, mając do czynienia z rodzicami, gdzie ty upatrujesz takie właśnie największe problemy? To znaczy może te, które najczęściej się powtarzają, czyli no właśnie gdzieś tutaj brakuje jakiejś informacji. Ja ogólnie myślę, że w ogóle jest bardzo słaby dostęp do wiedzy. Wiedzy jest dużo, to rodzice szukają i sami są pogubieni. Szczególnie też bardzo dużo nieprawdy, która krąży. I takimi tematami, które wybijają się na plan pierwszy, jako terapeuta, seksuolog z nastolatkami, często też z nastolatkami określeniu swojej tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej, często bardzo zagrożonymi samobójstwem, samookaleczeniami i tak dalej. I ci rodzice często, ale te informacje, które znajdują, są zupełnie nieprawdziwe. Myślę, że to jest taka tematyka właśnie, gdzie jest mnóstwo przekłamania po prostu, ale w ogóle jest dużo takich informacji, które w ogóle zabraniają nawet dzieci. Że już samo zadanie pytania o to jest jakiegoś ogromnego tabu. Ale też pamiętam, jak pracowałem jeszcze z rodzicami, teraz już tak nie pracuję od wielu lat, ale to głównym takim tematem była masturbacja dziecięca. Normalne, rozwojowo i co się będzie pojawiać, podobnie jak zabawy erotyczne, bo w ten sposób, jak też pytania o swoje własne anatomię swojego ciała i ciała innych osób. Często rodzice informacje, które zbierają, są takie, że to jest coś złego, że to jest coś innego. I myślę, że jak tak mnie zapytałaś o kilka rzeczy, to ja bym jednak powiedział, że bardzo często jakakolwiek aktywność, czy poznalna taka, czy fizyczna dzieci związana ze sferą seksualną jest, że to jest od razu wkładane w coś, że to jest problem i trzeba się tym zająć. A bardzo często było tak po prostu. Tak dziecko ma 4 lata, tak, to jest jasne, że czasami będzie się dotykać, będziemy się przyglądać, na ile to jest kompulsywne zachowanie. I dziecko w ten sposób rozładowuje napięcie. Rzadkie przypadki. Więc często to ona polega po prostu też na normalizowaniu. Ale też głównie psychoedukacji, nie? No bo właśnie, bo ona wprowadza przeciwwagę. I tak zapytałaś na początku pani, czy jakby dlaczego ta książka powstała, ale ja pamiętam też, że po publikacji pierwszej myśmy dostawali bardzo dużo informacji, że rodzice ją czytali. Tak. Myśmy,
myśmy dostali mnóstwo informacji, że to właśnie rodzice ją czytają. I to co było w tym, że nie dość, że młodzież zaczęła szturmować księgarnię i rodzice zaczęli się dopominać. I to było niezwykłe, więc jakby w odpowiedzi na to nie ma co ukrywać, że żyjemy politycznie obecnie w takim klimacie, który prowadza bardzo dużo zakłamania dotyczące człowieka. No i ta książka ma być taką też przeciwwagą. Ja nie mówię, że my zmienimy świat, ale ta książka jest pozycją, po którą ktoś może po prostu sięgnąć w kontrze. Ja myślę, że dajecie świetne narzędzie po prostu, tak, Ania? Tak. Sięgnąć zaufaniem, bo naprawdę mamy najlepsze osoby w Polsce, które się wypowiadają i tak jak Michał powiedział, że ciężko w dzisiejszych czasach, no jak szukamy informacji, nie wiemy, czy to jest prawdziwe informacje, czy to są wiarygodne, czy to są te dobre, no to z całym, no mogę zapewnić, że w tej książce właśnie są te prawdziwe, te dobre i te wspierające. Więc no to jest naprawdę, Michał w sumie mi przypomniał o tym, bo faktycznie jak wyszła ta pierwsza książka, to dużo rodziców też, mimo że czytało ją, no to też mówili, no a może coś dla nas, a wiemy, że tak pierwsza książka była stworzona w taki sposób, no dla nastolatków, no wiele tematów może nie było poruszane, które muszą być poruszane dla rodziców. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że tę książkę tutaj Michał może potwierdzić, że z tej książki też korzystają nauczyciele w Polsce, szczególnie wychowawcy, którym zależy na takim właśnie, na ich uczniach i chcą ich wspierać, bo różne rzeczy się dzieją w szkole, różne tematy powinny być poruszane, jeżeli nie są poruszane w domu. No i to jest też wspaniałe, bo ta książka jest też wsparciem dla nich. Wiemy, że też do niej będą sięgać, no bo tutaj jeszcze te niektóre tematy są jeszcze lepiej rozwinięte. Ja jeszcze dodam, że to jest poza teraz twoim pytaniem, ale ja dodam, że ja, tak jak mówię, ja pracuję seksuologicznie z mężczyznami, ale wiem, że zarówno moi koledzy i koleżanki, czy w moim zespole, my też często tych książek używamy po prostu z dorosłymi pacjentami. No bo jednak wiesz, to rozdział dotyczący urologii i w ogóle też męskich anatomii z pierwszej naszej książki, to jest tak przydatny rozdział w logicznej mężczyzn i podobnie z kobietami, tak jak Bloszka opowiada o kobietach i anatomii i w ogóle wiesz, o orgazmie, to jest naprawdę niezwykłe też do tego, że no, bez obśmiewania tego, ale raczej ze smutkiem, naprawdę mężczyźni w wieku 20, 30, 40, 50 lat, którzy mają stulejkę i nawet nie wiedzą, że mają, albo nie wiedzą, że w ogóle to jest problem. Bo po prostu nie mieli szansy się dowiedzieć tego w domu, nie? Dokładnie. I te informacje z tych książek. W szkole to już... Tak. No, te informacje do każdego wieku. Jeszcze chciałabym dodać dwie rzeczy do tego, co Michał wcześniej powiedział. Bardzo ważną rzecz zauważył. Powiedział takie słowo normalizacja, tak? No i to jest bardzo ważne. W tej książce, ta książka bardzo dużo o tym mówi, że rodzice bardzo często widzą to zachowanie dziecka i nie wiedzą, czy to jest normalne, czy nienormalne, czy mają reagować. I bardzo często niestety z racji jakiegoś takiego poczucia wstydu ta pierwsza reakcja jest negatywna, tak? Czy to dziecko w jakiś sposób jest... No po prostu odczytują to zachowanie jako nienormalne i trzeba jakoś reagować, a zazwyczaj ta reakcja jest bardzo negatywna, czy tam... Może nie chcę użyć tego słowa karanie, bo to jest bardzo złe słowo, ale gdzieś tam od razu jest wysyłany taki sygnał do dziecka, że to, co to dziecko robi, co jest tak naprawdę, że tak powiem, normalne, że nie jest złe. I potem, no to tutaj Michał mi pomóż z tym, co chcę powiedzieć, że potem ta osoba dorastająca utożsamia sobie jakieś takie rzeczy związane z naszą seksualnością, z negatywnymi emocjami.
Byś, Michał, to rozwinął lepiej, bo ty to lepiej wytłumaczysz. O takim zjawisku, że dziecko w ogóle samo w sobie, jak zaczyna się ciekawić swoją seksualnością, jest bardzo często skonfliktowane wewnętrznie, nie wie, co się dzieje. To budzi dużo lęku, coś się zmienia, coś się dziecko dowiaduje się, że pewne jego naturalne reakcje, zaciekawienia są takie, jak Ania mówi, uznawane za jakieś złe. To powoduje ogromny wstyd w dziecku. Wstyd jest czymś, co tak obleka, powiedziałbym, ten temat seksualny, bo dziecko bardzo czuje coś takiego, że ono może się spokojnie pytać taty, co tam w pracy. I w ogóle, i co się dzieje, że może spokojnie z mamą rozmawiać też na takie tematy i pytać. Ale jest ten temat, który jak zada pytanie, to od razu coś się dzieje. Mama dostaje odpowiedź, nie wolno o tym rozmawiać, albo zdawkowo, albo dziecko wyczuwa. No i to powoduje, że dziecko się uczy bardzo szybko. Aha, to ta moja naturalna reakcja. Ja nie mogę w ogóle się zajmować tym tematem. Tak. I z tego powstaje wstyd. I my w tym żyliśmy. A dodatkowo jeszcze są grupy osób nieheteronormatywnych, spójny jeszcze, dlatego że o ile na przykład w przypadku rasizmu dziecko później jest źle potraktowane, ale wróci do domu i dowie się, że to oni są źli, że to ktoś go wyzwał, tak, że oni są, jesteś okej. To było złe, co oni ci zrobili. To w przypadku osób nieheteronormatywnych, też nie dzieci płciowych, te dzieciaki wracają i mają podwójną wiktymizację. Tak. Bo one dowiadują się dokładnie tego samego, mają często rówieśnicy albo znęcają się nad nimi i tak dalej. I ten kaliber shaming, czyli takie samo zawstydzanie się, tak, kaliber tego jest ogromny, ogromny. I właśnie dlatego te treści, które proponujemy, mają pomóc rodzicom, no i wielu już takich rodziców jest na szczęście, tak, żeby też pomagały tym dzieciom, oczywiście normatywnych, ale w ogóle, żeby oszczędzić nam, żeby nowemu pokoleniu tego wstydu, w którym myśmy żyli. Tak, to jest prawda, że w ogóle nastolatki, one ogromnie się mierzą ze wstydem, już nawet pomijając sprawy związane z edukacją seksualną, tak ogólnie, no to po prostu wstyd im tam wszędzie, gdzieś tam towarzyszy, to jest naturalna emocja. No ale dobra, jesteśmy na tym wstydzie i ja bym chciała tutaj, żebyście powiedzieli, w którym momencie, to jest, ja wiem, że to może brzmi jak naprawdę najbardziej banalne pytanie, nie na świecie, natomiast ja je zadam, bo wiem, że jest ważne dla wielu rodziców. W którym momencie tak naprawdę zaczyna się albo powinno się zacząć edukację seksualną? Edukacja seksualna to jest takie duże słowo, nie? Ale tak już zresztą wspomnieliście, że ta książka jest podzielona na jakby rozdziały wiekowe i zaczynamy od zera, bo edukacja seksualna i myślenie o seksualności zaczyna się od samego początku i to jest piękne. A propos właśnie tego wstydu, to zaakceptowanie cielesności i to zaciekawienie swoim ciałem. I bardzo też doceniam w tej książce, jak się ją czyta, że ona jest właśnie napisana tymi rozmowami i są tam te różne pytania, które, no właśnie, zobaczyłam, że dziecko się masturbuje, albo moje dziecko bawiło się z kolegą tam pięcioletnie i patrzyli na swoje ciała, nie, rozebrali się, albo moje dziecko w ogóle ma taki etap, że lubi się rozbierać publicznie i to są wszystko momenty, w których chyba warto wykorzystać je zamiast zawstydzać dziecko i w tej książce bardzo często jest właśnie takie zdanie, że dobra, rodzicu, weź oddech, spokojnie, dwa razy tam właśnie się zastanów, zanim w ogóle jakkolwiek zareagujesz. To są bardzo cenne uwagi, bo my czasami niechcący zupełnie reagujemy
właśnie naszym wstydem, albo taką obawą, Boże, no co to będzie, co z tego wyrośnie i tak dalej, albo no słynne, co sobie ludzie pomyślą, albo że nie chcemy właśnie tam zrobić przykrości babci, więc albo świętemu Mikołajowi, więc gdzie to się zaczyna tak naprawdę? Gdybyś mógł, Michał, w kilku słowach powiedzieć o tych stopniach, że tak powiem, jeśli chodzi o edukację seksualną. No bo wiadomo, że z nastolatkiem rozmawiamy o innych rzeczach, a o innych z czterolatkiem. Stopnie to... No, nie wiem, czy ja to dobre słowo. Stopnie, czyli te etapy są, że na każdym etapie rozwoju dzieją się inne rzeczy i potrzebna, ale nasze założenie ogólne jest takie, że edukacja jest, odbywa się w trybie kształcenia ustawicznego i ona się odbywa przez całe życie. Że to nie jest tak, i jakby to myślenie należy zmienić, że to chodzi taki moment, że ja muszę usiąść z dzieckiem i porozmawiać. Bo to nastolatek już, nie? Są takie, tak, są z kim porozmawiać. Ale naszym założeniem jest to, żeby dziecko rosło w takim środowisku, w którym rodzice umożliwią mu dostęp do tych treści, w którym kształtować, modelować jego postawy. To jest edukacja seksualna. Bo dziecko dużo wie, jeśli my będziemy akceptowali seksualność, jeśli my będziemy akceptowali odmienność, mówili o cielesności i tak dalej, niż z tego, że my powiemy, pamiętaj, traktować innych ludzi. No, to jest bzdura. Edukacja seksualna polega nie na tym, że ja słuchaj, no, akceptuj swoje ciało i niezależnie od tego, jak wyglądasz. Tak? Edukacja seksualna polega na tym, że ja przy mojej córce przykład wyglądu innych kobiet w sposób obraźliwy i opresyjny. Kładę z gabinetu w pracy z pacjentkami, które opowiadają o tym, że gdzie zarówno ojciec, jak i matka, jak tylko widzieli jakąś aktorkę, tak, modelkę znaną, wygląd jak tylko była troszkę większa, nie? Ale się jej udało, ale świnia, Jezu, i tak dalej. To jest edukacja seksualna. Mhm. A nie to, że w dziecku powiemy, tak, i edukacja seksualna też zakłada to, że my się cały czas zmieniamy, te treści powinny być dopasowane, ale mieć cały czas takie podejście i to jest w tych pierwszych rozdziałach, tak, jak też bardzo fajnie opowiada o tym, żeby z dzieckiem rozmawiać naturalnie. Naturalnie o tym, że ono ma tak samo penisa jak ucho i nos, my to naturalnie traktujemy. Mhm. I my musimy wykonać jakąś pracę nad samym sobą. Dlatego dla wielu rodziców to w ogóle jest nie do przejścia bez skupienia się na sobie i pracy ze sobą tak naprawdę. Nie? Ale może, żebyśmy my przy dziecku też stali się bardziej otwarci w tych kwestiach. Ale w gabinecie pary na przykład czasami tak, bo też pracuję z parami i czasami słyszę, tak, że ona przychodzi z mężem i mówi, no mamy taki problem, bo mąż marszczy ptaszka. Około 50 roku życia. Nie nazywa. Nie? Mhm. Tak. No to mogły tak żyć i też żyć w takim środowisku, w którym w ogóle słowo masturbacja i w ogóle jakby to w ogóle nie ma zgody i możliwości na wypowiedzenie czegoś takiego. I to jest już moje to zrobić, tak, w psychoedukacji, a potem w terapii. Ale, no właśnie, jeśli my do dziecka będziemy tak mówić, to dziecko się bardzo szybko nauczy, że my nie możemy poważnie, tylko musimy je infantylizować cały czas, albo ośmieszać, no bo czego my to robimy? To robimy dlatego, że to generuje jakieś napięcie, żeby rozładować napięcie, my musimy sobie, tylko dziecko wyłapie, pierwsze co dziecko wyłapie, to jest napięcie. Dokładnie tak jest. No i to jest jeszcze tutaj taka może nie przestroga dla rodziców, ale też pamiętajmy, że jeżeli te tematy są obecne w domu, nie są zawstydzające i nie jest
i że to jest taki normalny temat, żeby rozmawiać o naszej cięczności, o naszym ciele, o naszych gdzieś tam uczuciach, emocjach i że czujemy się wygodniej, bezpiecznie w domu, żeby rozmawiać na te tematy, to w momencie, jeżeli nam się coś przydarzy poza domem, to my przyjdziemy do rodzica, żeby o tym porozmawiać. Jeżeli to są tematy wstydliwe w domu, i czy wstydliwe, czy w ogóle absolutnie tabu, no to my z tym nie przyjdziemy do rodziców, bo się będziemy bać, będziemy się wstydzić, będziemy wiedzieli, że reakcja będzie od razu negatywna, czy krzyk, czy jakaś awantura, czy panika. A to jest tak bardzo ważne dla bezpieczeństwa dziecka, żeby to dziecko wiedziało, że może ze wszystkim, jeżeli ktoś się gdzieś czy dotknie, czy coś się wydarzy, czy czuje gdzieś ból, czy ktoś coś powiedział, to bardzo to dziecko zraniło, czy nie jest w stanie czegoś zaakceptować o sobie i widzi, no po prostu przy tym wszystkim, co Michał powiedział, to nasze zachowanie, podsumowując, będzie kształcić tego młodego człowieka i cały jego, no wiadomo, światopogląd, ale też podejście do swojej własnej osoby i do tego, tak jak powiedziałaś, edukacja seksualna, że to jest takie duże słowo, to jest gigantyczne słowo, bo ludzie nie zdają sobie do sprawy z tego, jak wielki to jest temat. Jak edukacja seksualna ma wpływ na każdy element naszego życia. Od samoakceptacji. Jak samoakceptacja to decyzje, które podejmujemy w życiu. Jak budujemy związki. Jak właśnie wychowujemy dzieci. Nasze bezpieczeństwo. Nasze zdrowie. No to jest gigantyczne i też jeszcze wrócę do czegoś, co Michał powiedział. Aniu, ja o tobie to już wspomniałam kiedyś przez telefon, jak rozmawiałyśmy, że ta książka, tak, mimo że jest skierowana do rodziców, to ja mocno polecam, żeby każdy tę książkę przeczytał, bo ona jest fantastyczna do... Jeżeli na przykład planujemy kiedyś tam w przyszłości dziecko, czy do takiej samoanalizy, żeby zrozumieć, jak my zostaliśmy wychowani, z jakimi problemami na co dzień się gdzieś tam, może nie problemami, czy z jakimiś, w jaki sposób zostaliśmy wychowani i jaki to ma teraz wpływ na nas. Więc ja na przykład, ja nie mam dzieci, ja mogę mówić tam z mojego własnego doświadczenia jako osoba, która gdzieś kiedyś była dzieckiem, co było mi potrzebne, ale muszę przyznać, że się tak dużo uczę przy prowadzeniu Sex Ed. No moją taką pierwszą edukacją prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia, pierwszą edukacją była ta pierwsza książka i rozmowy, które przeprowadziłam do pierwszej książki. A to jest mój taki drugi etap mojej edukacji seksualnej, taka jest prawda. I takiej samoanalizy, no bo wiem, w jaki sposób ja byłam wychowana i wiem, co to gdzieś tam, jaki to miało na mnie wpływ. Ja dużo rzeczy u siebie zaczęłam widzieć i różnych takich podejścia do życia czy do tematów i nawet parę tutaj tematów, które padły, jestem bardzo, mam wrażenie, no z racji, że przebywam z cudownymi osobami, gdzieś tam rozmawiam z nimi na co dzień, właśnie psychologami, seksologami, terapeutami, więc jestem gdzieś tam, mam nadzieję, wyedukowana w tym temacie, to nadal niektóre tematy, które tutaj padają, czy pytania, ja byłam przez sekundę czytając je zażenowana. I mi było wstyd, że tak reaguję. No ale to jest z racji, że te tematy, które są całkowicie nam, powinny być naturalne i takie powszechne, no jednak nadal we mnie wywołują jakiś minimalny wstyd. To jest straszne i no straszne, no, może nie straszne, ale no, widać, jak dużo jeszcze pracy i przede mną, i więc znowu chaotycznie. Ale wiecie co, Ania? Bardzo polecam każdej osobie, nawet bez dzieci, żeby to przeczytać, no bo to nas buduje i rozwija. To jest najbardziej. A nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że my chyba jesteśmy dzisiaj w dzisiejszych czasach w takim momencie, gdzie właśnie z jednej strony mamy takie książki i edukujemy się jako rodzice, jako dorośli, bo nie mieliśmy okazji i mamy już dosyć dobrze też wyedukowane pokolenie nastolatków, które niedługo będzie też rodzicami i chyba trochę inaczej to wszystko będą odbierać i raz, że będą umieli wyłuskać te informacje, które
które są prawdziwe, które nie. Dwa, że wiedzą, gdzie szukać, mają narzędzia, nie muszą się miotać. Być może ten wstyd będzie trochę mniejszy, ale zgadzam się z tobą, Ania, że warto, żeby też właśnie dzieci, nastolatki przeczytały tę książkę, bo mi by na przykład zależało, żeby moja nastoletnia córka wiedziała, czego ja nie wiem, prawda? Bo gdzie jest ta taka luka, gdzie ja się musiałam doedukować, co jest dla mnie, tak jak ty powiedziałaś, że się zawstydziłaś, co jest dla mnie jeszcze nadal zawstydzające i trudne. Dzięki temu, że są właśnie takie dwie książki, można się gdzieś spotkać w środku. Ja myślę, że te przyszłe pokolenia już nie będą miały aż takiego wielkiego problemu, natomiast my musimy znaleźć tą ścieżkę, żeby się spotkać gdzieś tam właśnie po drodze. Michał, co ty myślisz? Myślę, że tak, że tak tym, o czym mówicie, że Ania powie, że no kurczę, że ja już tyle lat zajmuję się seksuologią i wiele lat poświęciłem na studiowanie. Mam 43 lata i ja odkrywam, aha, tak to jest. Znaczy w takim sensie, że ja się zmieniam, moje ciało się zmienia, moje potrzeby seksualne się zmieniają. A nie mam 43 lat, przepraszam bardzo. No ale ja mam 43. Ja mam 43. Aha, bo słuchaj, przerwało i wyszło, że ja mam 43. Jeszcze nie. Nie. Ja mam 43 lata i niby powinienem wiedzieć, ale właśnie tak nie nastawiamy się na to, że my będziemy wiedzieć, bo my żyjemy w świecie, który się też cały i to, co się dzieje z naszą seksualnością, to jest responsywne z tym, co się dzieje z naszym ciałem, z zewnętrznymi i tak dalej. My dlatego jak bać w siebie i też nauczyć dzieci tego, nie? Tak powiem, że nasze potrzeby też się mogą zgadzać, albo czego potrzebowałem 20 lat temu, dzisiaj nie jest już zupełnie aktualne dla mnie. I to jest niezwykłe. Cały czas też najważniejsza w edukacji seksualnej, jeśli chodzi o rodzinę, w ogóle o rodziców, jest relacja. Że bez relacji tego nie będzie. Mi się tak jakby cały czas jestem przy tym, też przy tym całowaniem, teraz się zbliżają święta, bo nagrywamy to przed Bożym Narodzeniem, i że dziecko nie będzie chciało się przytulać do jakiejś cioci, tylko my często dzieciom każemy przytulać się do cioci, ale jeśli to dziecko będzie w relacji z tą ciocią, niezależnie jaka ta ciocia czy mieszka dalej, czy nie, czy jest fajną relację, to ono samo pobiegnie instynktownie się do niej przytulić. Bardzo często. Chyba, że samo nie będzie chciało, że nie i że to wszystko też odbywa się w relacji. I pracuję, czy pracowałem z rodzicami, to oni często mówili, no przegapiliśmy ten moment, w którym on do nas przychodzi, czy ona do nas przychodzi, że jest problem właśnie. Jak prześledzimy to, jak było w tym waszym życiu rodzinnym, no to nie ma się co dziwić, tak? Był jakiś problem, to dziecko zostało karane. Seks był zawstydzany, problem, to nie do tego. Mi się bardzo, nie do rodziców, mi się bardzo, ja pamiętam, jak mi to jest, taki chłopak opowiadał w terapii, on miał takich rodziców bardzo wspierających. Pamiętam, jego rodzice też nie pozwalali mu pić alkoholu oczywiście i tym czasami się wygłupił. I pamiętam, że jego ojciec mu powiedział coś takiego. Ojciec, który mu tam te różne rzeczy zabrał, mówił mu zawsze tak, pamiętaj, niezależnie od tego, czy mi się to podoba i coś się stanie i coś weźmiesz, na co ja się nie zgadzam. Jeśli się napijesz, na co ja się nie zgadzam, niezależnie od tego, zadzwoń, ja po ciebie przyjadę i ci pomogę. Potem konsekwencje, ale jeśli cokolwiek się będzie działo, to po mnie dzwoni. I zadzwonił. Mhm. I kiedyś kolega stracił przytomność na imprezie i zadzwonił do ojca i ojciec przyjechał i był jedynym rodzicem, który został. I to jest niezwykłe. Nie? I to my do czegoś właśnie takiego właśnie, tak, to jest relacja. Mhm. To się dzieje w relacji. I tak samo właśnie z edukacją seksualną. To się powinno odbywać w relacji. Jeśli
my myślimy, że mamy wykład na temat antykoncepcji, to się grubo mylimy, tak? Tak, sprowadzanie edukacji seksualnej do jakby antykoncepcji, no to wiadomo, że to jest pomyłka, ale słuchaj, to co mówicie o tych relacjach, bo ja też zauważyłam w moim pokoleniu, skoro Michał już mamy te 43 lata, no to pewnie może gdzieś tam też skojarzysz takie doświadczenie, że ja pamiętam ojców, którzy... A propos budowania relacji, kiedy dziewczyna zaczynała dorastać, oni się jakby wycofywali i oni jakby uznawali, że no, ona jeszcze nie jest kobietą, ale już prawie, są sytuacje krępujące, o których nie rozmawiamy, przecież ja nie będę rozmawiał z nią o seksie i to jest właśnie, były dobre relacje, które w wielu momentach, ja tak miałam i z koleżankami moimi, często też o tym rozmawiałam, że tych ojców po prostu gdzieś tam brakowało, bo oni na swoją, teraz ja jakby po przeczytaniu wiem, że no oni nie byli wyedukowani i to była ich taka może naturalna reakcja, ten wstyd i tak dalej, natomiast oni się wycofywali. Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat dla ewentualnych ojców, którzy nas oglądają, bo też mówisz, że dużo z mężczyznami pracuje. Tak, ja myślę, że w ogóle, że straciło ojców w momencie, kiedy zaczęły dojrzewać. Ja się zgadzam, to jest tak pokoleniowo. Dziewczyna zaczęła miesiączkować i zaczęła mieć już bardziej kształty dorosłej, dorastającej dziewczyny i rzeczywiście to się właśnie wycofywali. No, za tym też jest bardzo duży lęk jednak. Nie? Jest po pierwsze lęk przed że on nie wie, co, jakby jak reagować i ale często z tymi mężczyznami z tamtych pokoleń w ogóle nie rozmawiano na te tematy i nie uczono ich tego, więc dodatkowo jeszcze w ogóle dorastanie dziecka jest takim etapem, który dużo konfliktów związanych z ich seksualnością, zarówno w matkach, jak i w ojcach. To jest taki etap, w którym często rodzice zaczynają już jakby odczuwać, że ich seksualność nie jest już taka, jak była wcześniej i tutaj momentuje rozkwit swojej seksualności. To budzi wiele konfliktów. Dodatkowo jeszcze w przypadku mężczyzn męska seksualność jest bardzo często patologizowana i wielu z tych rodziców, którzy się wycofali, po prostu bali tego, że w jakiś sposób naruszą swoje córki. Bo tabu wokół tego jest ogromny. Męska seksualność jest bardzo często sprowadzona do jakiejś masturbacji, do pedofilii, tak, do przemocy i tak dalej. Ale owych kawałków. Ja pamiętam takiego mężczyznę, który mówił o tym, że wychowywał swoją pasierbicę. To nie była jego córka, to też tyle było trudniejsze. I mieli bardzo dobre stosunki dojrzewać. To on nagle zauważył, że kurczę, ona się swaje atrakcyjną młodą. To zauważył, dlaczego miałby tego nie zauważyć? Dlaczego właśnie o to chodzi, tak? Nie? Ale zareagował bardzo zdrowo. I powie: Kaśka, jak wchodzisz do łazienki, to zamykaj drzwi. A jak wychodzisz spod prysznica, to albo zakryta ręcznikiem, nie biegaj nago po domu. Ty już jesteś dorastającą dziewczyną. I on tak jakby no, uruchomiło mu się bardzo, bardzo zdrowa część, która mówi: aha, ja mogę jako mężczyzna, heteroseksualny mężczyzna zareagować na, ale przecież to już jest, to jest moja pasja. Więc wiadomo, że w ogóle to nie jest temat, to w ogóle nie jest temat, musi być postawiona granica. Ale dla wielu mężczyzn już samo pomyślenie o tym, czy przyznanie się do tego, to jest jakby duże tabu. Ale to jest część naszego życia. Nie? I dlatego uczymy właśnie takiego zdrowego stawiania granic i takiego nieopresyjnego podejścia do swojej seksualności. Ale faktycznie jest tak, że wielu rodziców w okresie dorastania, jak się komunikować z tymi dziećmi, nie? No bo łatwa jest komunikacja z małym dzieckiem, jeśli się zmienia. Tak. A tutaj nagle... Tak, szczególnie, że pamiętajmy, że tutaj, mówię o nas, tak, o mnie i o Ani, myśmy byli wychowani w pokoleniu, gdzie rodzice, dzieci i ryby głosu nie mają.
Ale tak? Totalnie. A rodzicom należy się szacunek bezwzględny, niezależnie od tego, jaką manianę by odwalali, nie? Wiesz, no i przy dziecku to jest łatwe do wyegzekwowania. Pamiętaj, że myśmy się bali nauczycieli na tyle, że nie byliśmy, czy chcemy pójść do toalety w naszym pokoleniu. Tak? I nagle, który chce rozmawiać, te stare mechanizmy, które działają, te wszystkie kary, zamknij się, nie pyskuj, no i jest problem, nie? Nie wiadomo, więc jakby to też dlatego. Dokładnie. Ja mi się wydaje, że niestety, mimo że myślimy, że to jest tylko nasze pokolenie gdzieś tam dawniej, to jednak w wielu wypadkach to dalej tak funkcjonuje. Że dzieci i ryby głosu nie mają, więc ja bym jeszcze nadal tego nie odsuwała, nie przypisywała tylko naszym rocznikom, tylko to niestety nadal jest coś. No i dalej istnieje. No. My jesteśmy może w jakimś takim troszeczkę bąbelku, z racji, że się tą tematyką zajmujemy i widzimy tych rodziców, którzy chcą się zmieniać, czytają, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo obecne w naszym społeczeństwie. I też bardzo często, jeżeli dzieciaki, tak jak Michał powiedział, że dzieciaki przychodzą z jakimiś tematami, czy mają jakieś pytania do rodzica i żeby rodzic nie pominął, żeby wykorzystywał te pytania, no to jest tak bardzo ważne, bo często, jeżeli dziecko się zaczyna o coś pytać, no to odpowiedź, która pada, to jest: a to jeszcze nie w twoim wieku, a to jeszcze za parę lat, a nie interesuj się tym tematem, bo to ciebie nie dotyczy. Tak. I sądzę, że to też jest bardzo złe, a zarazem niesamowita okazja, żeby zacząć rozmawiać na te tematy, gdzie rodzicowi czasem jest trudniej wywołać taką sytuację, żeby o tym porozmawiać. Poza tym, jeżeli dziecko też przychodzi z danym pytaniem, to znaczy, że jest w jakiś sposób gotowe, żeby na jakimś oczywiście odpowiednim, dostosowanym do wieku, poziomie o tym porozmawiać. Czyli jest jakaś pewna potrzeba. Jeżeli my nie udzielimy odpowiedzi, no to będzie dalej szukało gdzieś indziej. To jest prawda. I powiem... nie mamy kontroli nad tym, co usłyszy. Jakie informacje. Dokładnie tak jest i chcę wam powiedzieć, że w tej książce też podobało mi się i podoba właśnie to, że to, co mówisz, czyli przychodzi dziecko, mniejsze, większe, w zależności tam od wieku, i samo naturalnie nas pyta, to cieszmy się, bo to jest taka okazanie nam zaufania, zamiast panikować, i tutaj są te informacje, i często też, i to mówię jakby pokazując książkę jako narzędzie, są też gotowe odpowiedzi. I ja wiem, że każda sytuacja jest inna i przystosowujemy je do tego, co mamy w domu. Natomiast jeżeli ktoś miałby obawę, że nie będzie wiedział, jak odpowiedzieć, ja te odpowiedzi tutaj znalazłam. Jak wyjaśnić, czym jest seks 5-latkowi, który o to może zapytać, albo 7-latkowi, a jak rozmawiać z 10-latkiem i tak dalej, i tak dalej. I nie doszukiwać się, że to wszystko, każde pytanie o seksualność jest związane z seksem, bo to są dwie różne sprawy. I powiem wam szczerze, że po przeczytaniu tej książki i poprzedniej książki i w ogóle po śledzeniu tego, co robicie w fundacji, ja mam takie poczucie spokoju jako rodzic, co jest niezmiernie ważne, i myślę, że no właśnie nasi rodzice tego nie mieli. Jeżeli myślimy o seksualności i o tych wszystkich rozmowach, ja się cieszę, jak moje dziecko do mnie przychodzi i o coś mnie pyta, jak czegoś nie wiem, nie jestem gotowa, nie jest ten czas, coś tam, to też po prostu spokojem mówię: dobra, no to przełóżmy to na inny termin, chętnie do tego wrócę, nie boję się, wiecie, bo często z edukacją seksualną związany jest wstyd i lęk, no nie oszukujmy się, więc no ja uważam, że robicie super robotę samym tym, że jest narzędzie, które daje spokój. Na ile ja będę gotowa rozmawiać o czym, to już jest kolejna sprawa, i na ile będę gotowa pracować nad sobą, ale no takie narzędzie, to ja uważam, że to jest złoto, więc bardzo wam za to dziękuję. Dzięki. Ja też jeszcze dopowiem, że jak dziecko, bo tak pytałaś, jak małe dziecko przychodzi i pyta się rodzica o cokolwiek, coś wulgarnego i przerażającego dla nas, to powinniśmy je
pochwalić za, zrobiło coś fajnego. A jak dorastające dziecko nas pyta, to powinniśmy mu podziękować za to, że nam zaufa. I żeby kształtować w ogóle, modelować to, że to jest okej. Okay. I nawet jeśli w pierwszym momencie minę i się odwrócimy albo zmienimy temat, zreflektujmy to potem i nawet na drugi dzień przyjąłem to. Głupio zareagowałem. Dokładnie. Dziękuję ci w ogóle, że mnie zapytałeś. Właśnie tutaj też, tutaj jest często to powiedziane w książce, że taka podpowiedź, że to, że jakoś tam zareagowałeś, a potem doszedłeś, czy doszłeś do wniosku, że no dobra, chciałam inaczej, mogłam to rozegrać inaczej, to nie jest koniec świata. Przychodzisz i rozmawiasz i życie toczy się dalej, bo masz prawo nie wiedzieć jako rodzic i to też jest ważna informacja dla dzieci. I znowu wracamy do tego, co Ania powiedziała, że warto przeczytać, żeby też nastolatki przeczytały, żeby wiedziały, z czym się mierzą też ich rodzice, co jest dla nich trudne. I to jest właśnie takie no, budowanie świadomości, prawda? Tak, oczywiście. Jeszcze bardzo takim ważnym tematem, który się przewija przez całą książkę, to jeszcze dodam, bo nie poruszyliśmy tego tematu tak szybciutko, to jest to, jak inaczej jednak są wychowywane dziewczynki, a jak inaczej są wychowywani chłopcy. I to jest bardzo, bardzo ważny temat. Więc tutaj mówimy o tym często, bo to ma ogromny wpływ. Znowu ogromny wpływ, powtarzam się, ale ogromny wpływ na nasze całe życie, na to, jak potem się będziemy odnosić do tej drugiej strony, jak budujemy życie, czy wierzymy w siebie, czy nie. Takim na przykład takim dobrym przykładem, ja lubię go powtarzać, bo to widzę w swoim wychowaniu i to u siebie sama, to jest to, że jako dziewczynka i dziewczynki ogólnie, jak są wychowywane od takich najmłodszych lat, no to muszą być idealne i czyste i mieć dobre oceny w szkole i zawsze być ładnie ubrane i absolutnie żadna dziura w rajstopach czy brudne buty, tak? No i a chłopcom się dużo więcej wybacza. Chłopcy mogą przyjść do domu z trują, no to chłopak, to ma truje, to i tak dobrze, mogą się przywrócić, mogą przyjść brudni, cali w błocie i to jest tak od razu wybaczane i jako rezultat to ma ogromny wpływ na takie dojrzałe życie, bo dziewczyny potem zdecydowanie trudniej im poradzić sobie z jakimś potknięciem w życiu. Cały czas czują taką presję, że muszą być idealne pod każdym względem. Bardzo często nie podejmują się różnych wyzwań w życiu, bo myślą, że no, muszą być tak idealne i nigdy nie są wystarczająco idealne, żeby, nie wiem, złożyć to CV o tą jedną pracę, więc to im bardzo, bardzo hamuje, a u facetów jest często inaczej, potkną się, przewrócą, wiadomo, metafora, staną, było, idziemy dalej na przód. No, ale właśnie, to jest, ale to ale też nie, jest dużo to jest właśnie to, czego taką blokuje się rozwój emocjonalny, nie? I chłopak właśnie nie może się popłakać, że się potknął, nie? Tak, musi się otrzepać i iść dalej, tak po prostu. Ale też dużo tutaj mówicie a propos tego, co Ania powiedziała, bo to jest tak, że my już trochę jesteśmy jednak wyedukowani na ten temat, że dziewczyny, że wygląd, że no wiemy, że nastolatki, zwłaszcza w Polsce, one są najczęściej niezadowolone ze swojego wyglądu, to jest ogromny procent właśnie nastolatek. Natomiast to wszystko, znowu wracamy do tego, że wynosi się z domu, ale to jest słynna mama, która stoi przed lustrem i komentuje, że a no tam dzisiaj wyglądam fatalnie i córka jest obok, słyszy, ale synowie też są obok i też słyszą i to wyrabia ich obraz tego, jak patrzą na kobiety. I zobacz, ile tutaj jest złożonych rzeczy, na które no, trzeba uważać i po prostu świadomość jest tutaj po prostu kluczem, nie chcę powiedzieć, że do sukcesu, bo do po prostu poznania siebie i swojego dziecka i rozmów ze swoim dzieckiem. Tak, ja myślę, że w ogóle to komentowałem, powiedziałem wcześniej i zgadzam się całkowicie tutaj z tym też, co Ania powiedziała, że to wynosimy z domu jednak, nie? Takie przekonania dotyczące naszego wyglądu. O takich przekonaniach mainstreamowych, które są promowane przez media, bo bardzo też zmieniły na szczęście i jest duża większa inkluzywność, ale właśnie przez rodziców albo komentowanie wyglądu dzieci, ale też innych osób. Kobiet podłapują nas
nastolatki to podłapują, jest przyzwolenie na to po prostu. Ja to widzę po mężczyznach, jak często właśnie wynoszą różne komentarze na temat kobiet, na temat wyglądu kobiet ze swoich, ojciec tak mówił, tak? Albo ojciec się w pewien sposób zwracał do matki, albo matka się tak wypowiadała. Musimy mieć to zawsze na uwadze. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się oczekiwać, ale weźmy za to odpowiedzialność. No nie? Ale te wszystkie też takie przekazy dotyczące naszej cielesności, są, wrócę do tego przykładu z całowaniem przez babcie, ciocie, wujków i tak dalej, i tak dalej. Reagujemy na takie sytuacje w rodzinie, kiedy dzieci są małe. Nie, że ktoś właśnie nagle ośmiesza wygląd dziecka, albo nie wiem, ciocia, czy babcia, czy ktoś mówi, o jeden, ale jesteś pyza, ale nie. I tak te wszystkie takie komentarze. A zauważ, Michał, że u mnie w rodzinie było w drugą stronę. Największym komplementem u mnie w rodzinie, jak się przyjeżdża, nadal tak jest gdzieniegdzie, jak się przyjeżdża na święta, jesteś szczuplutka. Nie? Czyli tak? W drugą stronę też to działa, czyli nie powiedzą ci, znaczy też mogą ci powiedzieć, że jesteś pyzą, ale no też to ten nacisk na to, że fajnie by było, jakbyś była szczuplutka, to jest komplement, nie? Więc ocena wyglądu jest komplementem tak. W oczach niektórych. Tak, 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 tak. I to jest bardzo krzywdzące moim zdaniem. Ja z kolei jestem z takiej rodziny, jak ci mówiono, że dobrze wyglądasz, to znaczy, że za dużo. Dobrze wyglądasz. A to i tak to jest delikatnie i uprzejmie, no ale wiemy, o co chodzi. Tym względem było okej. Ale ja napisałem dwie książki. Jedna to jest z dziennikarką Agatą Jankowską, Prawe życie seksu, cała reszta, i to jest nasza rozmowa, gdzie obalamy wiele mitów dotyczących cielesności, bo dzisiaj, to już jest książka z 2016 roku, ale my dzisiaj mamy takich zaburzeń postrzegania własnego wyglądu właśnie pokazują, że właściwie panowie zaczynają porównywać dziewczynom w niezadu oczywiście. Mhm. Tak, i jest to coś dramatycznego, ale myślę też, że mamy różnorodność, ale z drugiej strony też jest tak, że te media społecznościowe, my cały czas mamy nadzieję, że wprowadzamy też przeciwwagę tam, promują po prostu no, niewyobrażalności jest to niestety zgłote nastolatki, rzeczywiście czują się jakoś nieadekwatne, a też to, co jest trudne, też mówimy o granicach często w obu książkach i o cielesności, to jest to świat i media społecznościowe wyglądają tak, że im więcej pokażę i im więcej rzeczy też zrobię, to mogę mieć więcej zysku z tego po prostu. Mhm. Tak, od rodziców, którzy pokazują bardzo intymne sytuacje, gdzie te dzieci w ogóle nie mają głosu w tym, tak, po osoby dorosłe, czy nastolatki. Mamy OnlyFans, JustFans i tak dalej. Takie portale, na których ludzie mogą ekshibować pieniądze, tak? I oczywiście, że ma to fajną stronę, że ludzie mogą się odsuwać i tak dalej, ale z drugiej też dzieciaki nie czują tego na przykład, że za jakiś czas te treści, ci, które dzisiaj wrzucają, mogą być dla nich czymś, co będą bardzo negatywnie przeżywać. Bardzo cały czas ważne. Druga książka, którą napisałem, to już sam, to jest Kobieta świadoma o kobiecej seksualności. To są przypadki z życia, przypadki z historie gabinetowe, które opisałem pracy z kobietami. I tam wiele jest właśnie takich opowieści jak kobieca seksualność kształtowała się na bazie tego, co te kobiety były w domu, tak? Co słyszały na przykład, wiecie, i to akurat jest bardzo z seksem związane, bo to jest temat, który my często poruszamy w
płciowych, prawidłowego nazewnictwa, wyboru lekarza w ogóle, tak? Tak. Mam taką historię dziewczyny, która podczas ginekolożka w wieku 18 lat dziewczynie powiedziała, jak usłyszała, że jest dziewicą, że jestem dinozaurem. Lekarz jej powiedział, że powinna być tak rozluźniona innej mojej pani żarówkę na lampie i powiedział, że ta żarówka powinna wejść pani do pochwy, tak? I to są historie, które... To nie są historie sprzed 40 lat. To są historie, tak? I dlatego my też chcemy edukować się, żeby też ludzie wiedzieli, że mają swoje granice i nawet jak pójdą do lekarza, czy do specjalisty, i będą mówili, halo, tak się nie mówi. Mhm. Proszę mnie tak nie traktować, ja wychodzę stąd. I potem mamy też swoje granice i o tym uczymy. Ja myślę, że kwestia granic. To jest bardzo ważny temat, nie? Tak. Mhm. Temat lekarzy i wizy do lekarza to jest kolejny bardzo ważny temat, który w Seksedzie o tym bardzo dużo rozmawiamy i myślimy, jak do niego podejść w jak najlepszy sposób i sądzę, że niedługo będzie kolejny projekt wokół właśnie tego tematu. Ja chciałabym przeprosić, że ten harmider wcześniej, ale nagle bateria mi zaczęła padać, bo mam coś z komputerem, ale to jak przy tej rozmowie, jak się umawialiśmy parę miesięcy, to dużo rzeczy się po prostu dzieje, więc na totalnym takim, no powiedzmy, nie do końca spontanicznie, ale no, różne rzeczy spokojnie. Się po drodze. Tutaj to nie chodzi o to, żeby było idealnie, natomiast słuchajcie, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za wspaniałą rozmowę, którą, no, tak jak Ania mówisz, wywalczyliśmy, nie oszukujmy się i myślę, że bardzo dużo udało nam się opowiedzieć o tym, co znajdziemy w tej książce, bardzo mi na tym zależało, dlatego, że ja bym chciała, żeby ta książka, no teraz nagrywamy, już to mówiliśmy przed świętami, żeby ona się znalazła pod choinką, tak po prostu, zobaczcie jakie to jest symboliczne, czyli i ta edukacja seksualna, która jest oparta w dużej mierze, często też myślenie o niej, może bardziej niż ona sama, na wstydzie, że wiecie, ktoś otwiera prezent znaleziony pod choinką i dostaje coś takiego i wszyscy się cieszą. Ja bym sobie tego bardzo życzyła, choć oczywiście święta nie są jedynym momentem, kiedy warto o tym rozmawiać. To, co mówiliście, że od samego początku, tak naprawdę od urodzenia, tutaj to wszystko jest, te wszystkie kroki po kolei, i to jest świetne narzędzie, które jest takim wyjściem, ale też zależy mi też, Ania, na tym, żebyś powiedziała już na sam koniec, co dalej, no bo mamy książkę, przeczytaliśmy, no ale jest cała fundacja, która też pomaga. Co, jak, gdzie, powiedz, żebyśmy jakby po przeczytaniu książki poszli dalej, nie zostali. Tak, my bardzo mocno i dużo działamy. Michał wie, bo bardzo mu zawracamy często głowę, bo Michał nas wspiera w naszych prawie wszystkich działaniach. Mamy, oczywiście bardzo aktywnie działamy na Instagramie, gdzie wypuszczamy ogromną ilość materiałów edukacyjnych. Mamy też linię pomocy antyprzemocową, właśnie też wypuściliśmy dużą kampanię Wszyscy jesteśmy seksualni wokół takiej normalizacji seksualności osób z niepełnosprawnością. W każdym razie można się do nas, już tak podsumowując, bo mogłabym tutaj opowiadać przez kolejne pół godziny, jak dużo robimy i jak działamy, ale jesteśmy taką platformą, która naprawdę wspiera, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, możecie do nas napisać u nas na maila infomapa@seksed.pl, możecie też do nas na DM-ie napisać na Instagramie, od razu odpowiemy, jeżeli to będzie pytanie właśnie bardziej skierowane do terapeuty, psycholożki czy seksuolożki, to taka osoba też odpowie na to pytanie. Więc słuchajcie, nie ma głupich pytań, piszcie do nas, jesteśmy dla was wsparciem i no, 24 prawie że godziny na dobę, więc szukajcie nas, szczególnie na Instagramie, no tutaj nie wiem, na TikToku to jest bardzo mocno działamy, ale to już jest skierowane do młodszej audience, tak, młodszych osób. Ale co jest bardzo fajne, że działamy w tych social mediach, dlatego no, że social media w dzisiejszych czasach stały się takim głównym źródłem informacji i edukacji, więc musimy być obecni. I mamy takie sytuacje, że materiały edukacyjne, które wypuszczamy na TikToku, mają po parę milion odsłon.
i ludzie są zainteresowani i spragnieni informacji, i spragnieni, żeby rozmawiać na pewne tematy. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy takim miejscem, gdzie ludzie mają do nas zaufanie i czują się na tyle bezpiecznie, że przychodzą do nas, zadają te pytania. No dużo, dużo się dzieje. Teraz na pewno jak po tej rozmowie jest tego bardzo, bardzo dużo, więc zapraszam po prostu na naszą stronę Instagrama, żeby nas śledzić i dalej zobaczyć, co robimy. Ale w każdym, jeszcze tak podsumowując, w każdym tygodniu poruszamy inny temat, bardzo ważny temat związany z edukacją seksualną. Wiadomo, że edukacja seksualna jest gigantycznym tematem, więc to może być temat wokół praw reprodukcyjnych, czy praw człowieka, czy tak jak mówiłam, samoakceptacji, czy faktycznie antykoncepcji, czy infekcji przenoszonych drogą płciową, ale też rozmawiamy właśnie o relacjach, o bullyingu, o tym, co się dzieje w szkole, jakie prawa mają studenci, więc wiele, wiele bardzo ciekawych tematów, więc zapraszam, żeby przychodzić do nas i się gdzieś tam no, edukować, czy czytać i poszerzać swoje horyzonty. Też to jest wszystko zazwyczaj napisane w bardzo ciekawy sposób. No i zapraszamy świetnych ekspertów, którzy się dzielą informacjami i można się czegoś nowego, fajnego dowiedzieć. Cieszę się, że jesteście w mediach społecznościowych, bo z jednej strony, tak jak mówisz, świetnie narzędzie do edukowania, a z drugiej strony dla dojrzewających dzieci, które w tych mediach działają, też często problem, tak ogólnie mówiąc. Dobrze, w każdym razie bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że mamy bardzo dużo informacji. Ja też naszą rozmowę zostawię na blogu, więc będzie można do niej wracać i po prostu no, czerpać garściami z tego, co powiedzieliście. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję.